Dzisiaj pokażę Wam, jak można stworzyć listę zakupową w programie Kisser. Skorzystam z aplikacji KistList i do tego mam taką nakładkę na Chroma, bo ja korzystam z Chroma, ale to można oczywiście korzystać też z innych tutaj przeglądarek. I ona bardzo, słuchajcie, ułatwia pracę. Czyli jeżeli chcielibyście stworzyć sobie właśnie taką listę, jak tutaj widzicie, z produktami, gdzie mamy podane ceny, linki, i wygenerować z tego link na przykład dla klienta, albo dla sprzedawcy, albo PDF-a na przykład dla kogoś, to bez problemu właśnie możecie w KistList coś takiego zrobić. I jak to narzędzie działa? Działa to w ten sposób, że wchodzimy sobie na jakąś stronę, gdzie są produkty, wybieramy produkt, który chcielibyśmy sobie zapisać na liście. Powiedzmy, że to będzie ta szafa. Następnie po zainstalowaniu aplikacji klikamy w nią. I wczytujemy sobie dane, te, które tutaj są. Jeżeli jakieś dane się nie wczytają, wystarczy najechać na dany element, na przykład na zdjęcie, i to zdjęcie nam się tutaj pokaże. Jeżeli wolimy takie zdjęcie sobie tutaj na liście umieścić, możemy kliknąć bez problemu. Jeżeli cena z jakichś względów się nie pojawiła i nie wczytała automatycznie, najeżdżamy na tą cenę i wybieramy opcję cenę. Jeżeli chcielibyśmy na przykład wymiar, to też możemy wjechać tutaj i wybrać jakiś wymiar. Ja tutaj akurat żadnego wymiaru nie mam, chociaż jest 101. Wchodzimy na to, najeżdżamy na to i klikamy wymiar. Ja do tej pory robiłam to w ten sposób, że robiłam to w Excelu i produkty, żeby mieć zdjęcia takie produktowe, jak tutaj widzicie, pinowałam je na Pinterestie. Było to dwa razy tyle pracy. Tutaj za pomocą właśnie Kissera bardzo szybko możemy to zrobić. Czyli możecie założyć sobie konto na kistlist.com. Pod tym filmikiem będzie link i możecie sobie przetestować, jak działa ta aplikacja. Ona naprawdę ułatwia pracę i przyspiesza pracę, nawet dwukrotnie szybciej można na tym działać. Co tutaj możemy zrobić i dlaczego to jest bardzo fajne i przydatne? Po pierwsze, mamy sekcję, czyli mamy podział na pomieszczenia. Możemy sobie takie pomieszczenia tutaj stworzyć. Mamy kategorie, czyli na przykład sprzęt AGD, mamy meble na przykład na zamówienie czy gotowe, mamy też oświetlenie. Tworząc taką listę, będziemy mogli sobie na przykład odhaczyć samo oświetlenie, stworzyć PDF-a i wysłać go do wyceny do firmy oświetleniowej. Czyli bardzo łatwo robić takie mini listy z jednej głównej listy. W Excelu nie było to wcale takie proste. Trzeba było dużo kopiować, żeby na przykład taką osobną listę stworzyć. Więc jest to bardzo przydatne. Mamy również statusy. Czyli jeżeli pracujecie z klientami, tworzycie taką listę produktową pod dany projekt, możecie mieć takie opcje jak zaakceptowane, odrzucone, do akceptacji, tu oczywiście można różne rzeczy sobie zmienić. W trakcie wyceny zobaczcie zamówione. To jest bardzo, bardzo, słuchajcie, przydatne. I jak tworzymy taką listę? Ja taką listę stworzyłam, taki szablon, o którym za chwileczkę powiem. I on wygląda tak, że mam podział na pomieszczenia i mam podział na produkty, które najczęściej są używane. Oczywiście bez problemu mogę dodać sobie kolejny produkt tutaj za pomocą kliknij, dodaj, podać na przykład nazwę, rama obrazu albo jakaś tam grafika obrazu i już kolejną pozycję mam dodaną. Jeżeli oczywiście ona jest mi niepotrzebna, ale mam, albo mam na przykład za dużo pomieszczeń, a mam na przykład jedną łazienkę, a tutaj na mojej liście są dwie, możemy sobie na przykład taką pozycję usunąć. Mamy produkty ogólne, tak, czyli koszty ekipy remontowej, schody, kominek i tak dalej. Mamy poszczególne pomieszczenia, tutaj mamy korytarz. Zobaczcie, mamy 6 pozycji, możemy je otwierać i zamykać. Mamy salon z produktami. I do czego taki szablon się przydaje? Taki szablon przydaje się do tego, żeby o niczym nie zapomnieć w danym pomieszczeniu. Czyli możemy najpierw sobie wypisać ilość produktów, które zamierzamy kupić albo mamy użyte w projekcie. I możemy też założyć jakieś kwoty, jakie maksymalnie możemy wydać na dany produkt, żeby zmieścić się w budżecie. Więc jest to, słuchajcie, bardzo, bardzo pomocne i praktyczne. Takie listy można w łatwy sposób tworzyć i w łatwy sposób bardzo edytować. I teraz pokażę Wam, jak zrobić taką listę od zera. Albo tworzycie ją tutaj na stronie kistlist.com, albo możecie bezpośrednio pewne rzeczy już do takiej listy z zewnątrz sobie wkładać. I teraz jeżeli chcemy utworzyć nową listę, klikamy na zielony przycisk Nowa lista i robimy pierwszą sekcję. Powiedzmy, że projektujemy łazienkę, wpisujemy sobie łazienka
i tworzymy pierwszy produkt, wanna. I ten produkt już mamy tutaj utworzony. Wypuszczamy sobie tutaj, wypisujemy wszystkie poszczególne elementy, które w tej łazience planujemy zakupić i przy każdym mamy trzy kropeczki. I tutaj mamy taką opcję jak edytuj w kiserze. Właśnie to jest taka nakładka. Ustawione kisera w tryb uzupełnienia, wanna. I teraz wchodzimy sobie na jakąś stronę wanna. 170 cm przy ścienna. I powiedzmy, że ta wanna nam się podoba i chcielibyśmy ją zastosować, ona nam pasuje. Klikamy na aplikację naszą kisera. Dobra, i mamy już ją wczytaną. Jeżeli cokolwiek by nie było wczytane, to oczywiście możemy sobie, zobaczcie, tutaj najechać i wczytać. Możemy na przykład takie zdjęcie wczytać, jak nam się bardziej podoba, albo takie zdjęcie. To już od nas zależy. Zczytała się automatycznie cena, nie mamy wymiaru. Warto by było jeszcze może wymiar dodać. Możemy to oczywiście wpisać ręcznie. Piszemy 170 albo edytujemy ręcznie 170 na 70, bo taki wymiar byśmy potrzebowali. I teraz chcemy wybrać konkretną listę. Weźmiemy sobie może listę tą testową albo tą zupełnie nowiutką, którą przed chwileczką mieliśmy. Aha, ona już była wybrana akurat. I klikamy dodaj. I teraz jak na nią wejdziemy, zobaczcie, ta wanna tutaj jest. Mamy link, mamy wymiary. Warto by było też sobie zrobić tutaj kategorię, czyli na przykład wybrać, że to jest kategoria armatura i ceramika, żeby potem na przykład wysłać wszystkie pozycje do jednej firmy. Oświetlenie do jednej firmy, armatura, ceramika do drugiej firmy, meble do trzeciej firmy. I jeżeli nasza lista jest już gotowa, możemy taką listę udostępnić dalej. Klikamy tutaj w symbol udostępnienia i zobaczcie, mamy tutaj różne opcje udostępnienia i to od nas zależy, co udostępniamy. Możemy zrobić na przykład taką listę bez cen, jeżeli chcemy wysłać komuś coś, żeby tylko poglądowo zobaczył. Możemy zlikwidować ilości, możemy nawet linków nie podawać, jeżeli chcemy. To wszystko zależy od nas. I tutaj mamy link u góry, możemy zrobić jakąś wiadomość, możemy wpisać maila albo skopiować ten link, który tutaj jest. Możemy też pobrać w formie na przykład, zobaczcie, tu mamy podgląd i jak już jesteśmy tutaj, od razu pokażę, można dodawać komentarze i można też mieć opcję akceptowania i odrzucania. To też się bardzo przydaje, jeżeli pracujecie z klientami. Więc takie opcje są tutaj dostępne. Tutaj mamy opcję kopiowania. Widzicie? Kopiowanie, czyli możemy sobie ten link, który tutaj był, skopiować. I możemy go wyświetlić komuś, wysłać komuś albo wpisać tam w formularzu maila. I wtedy ta osoba będzie widziała dokładnie coś takiego, jak tutaj Wam teraz pokazuję. Kolejną opcją jest pobieranie na przykład w formacie PDF albo w formacie do Excela. Tutaj mamy trzy kropeczki, na nie klikamy i wybieramy eksportuj listę. Jeżeli wybierzemy sobie eksportuj listę, mamy pobierz PDF i generuje nam się PDF. I takiego PDF-a też możemy wysłać. Więc jeżeli mamy ochotę, to takiego PDF-a też wyślemy. Ja sobie tu wpiszę może jeden test. I taka lista już jest, zobaczcie, pobrana. Jeżeli macie ochotę, możecie też stworzyć, pobrać w formacie XLSX, czyli będziecie mogli otworzyć sobie w Excelu albo nawet zapisać na Google Dysku i tam też otworzyć, bo to się przekonwertuje. Zapiszemy sobie, żeby już było zapisane. U mnie się akurat, nie wiem czy do końca tworzy, bo ja nie korzystam z Excela, więc mam pewnie jakąś wersję. No ale coś tam się wyświetliło. I tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda, bo ja korzystam z Google. Więc jest to bardzo, bardzo praktyczne. Możemy pozaznaczać konkretne pozycje i tylko zrobić sobie listę na konkretnych pozycjach. I pokażę to na przykładzie może tej listy testowej. Jeżeli byśmy chcieli wybrać jakieś konkretne elementy, to możemy sobie wybrać tylko AGD. Zobaczcie. I wyskakują mi tylko AGD, które byłyby wybrane. Albo na przykład meble gotowe. Albo meble na zamówienie. Albo na przykład tylko oświetlenie. I wtedy w każdym pomieszczeniu, gdzie jest sekcja z oświetleniem, to dana rzecz nam się pokaże. I w ten sposób możemy wydzielać i też generować PDF-y. Tworząc listę zakupową bardzo często zapominamy o poszczególnych elementach. Jeżeli nie chcecie o niczym zapomnieć, warto korzystać z szablonu.
Jeżeli chcielibyście skorzystać z takiego szablonu, który ja stworzyłam, to wystarczy się zarejestrować z linku, który jest tutaj poniżej i jeżeli zdecydujecie się na wersję roczną płatną, to macie też dodatkowy miesiąc gratis, czyli zamiast 12 miesięcy macie 13 miesięcy korzystania z takiej KIS, z takiej aplikacji, ale też dostajecie automatycznie taki szablon, w którym macie właśnie poszczególne kategorie, czyli mamy kategorie ogólne, mamy kategorię korytarz, mamy kategorię salon, mamy łazienki i to łazienki WC i łazienki z prysznicami, bidetami i tak dalej, także macie aż dwie utworzone. Nie musicie tego klikać wszystkiego samodzielnie, jest oczywiście osobno zrobione WC. Możecie po prostu skorzystać z gotowego mojego szablonu, który przyspieszy Wam taką pracę. Ale oczywiście możecie taki szablon wykonać też samodzielnie, bądź bezpośrednio tworzyć takie listy poprzez aplikację Kisera, czyli wchodzicie sobie na stronę danego produktu, danego producenta, stronę, jakiś sklep internetowy i zapisujecie konkretne produkty i tworzycie listę od zera. Ja proponuję, żeby skorzystać właśnie z takich szablonów, bo dzięki temu o niczym nie zapomnimy. Co więcej, jeżeli macie taki szablon, albo będziecie go robić, albo będziecie korzystać z mojego, to wtedy możecie sobie w pozycjach ceny zawsze napisać cenę maksymalną, jaką na dany produkt można użyć, tak żebyśmy się na końcu zmieścili w budżecie. Takie oczywiście listy można kopiować, czyli możecie mieć listę wstępną, potem listę po pierwszym etapie projektowym, po drugim etapie projektowym, czyli taką ostateczną i to wszystko można sobie ładnie poukładać. Jest to bardzo czytelne, bardzo intuicyjne i szybko się na takich listach pracuje. Jest jeszcze jeden ważny element. Tutaj możecie tworzyć również listy ulubione, czyli jeżeli macie jakieś produkty, które często stosujecie w różnych projektach, bo one się bardzo przydają, możecie je zapisać na listę dodaj do ulubionych. I wtedy na tej liście też będziecie mieli podział na różnego rodzaju produkty, jeżeli sobie to ustawicie. Czyli na przykład możecie mieć ulubione lampy, ulubione baterie kuchenne, ulubione kanapy, ulubione jakieś kolory tkanin i wszystko będzie ładnie uporządkowane. Także tak to wygląda. I teraz tak, taka lista, którą ja tutaj pokazywałam, no wygląda jak lista z pozycjami, ale możemy sobie też to poglądać jako kafelki, żeby było nam po prostu wygodniej zobaczyć, jakie produkty są na danej liście. Klikamy sobie na kafelki i wtedy widzimy te produkty. Oczywiście w moim szablonie mamy takie symboliczne obrazki, które ułatwiają nam wypełnianie takiego szablonu, ale możemy przejść na listę, gdzie będziemy mieli już jakieś konkretne produkty, i wtedy będziemy oglądali sobie to w ten sposób. Zobaczcie. Może jakąś trochę większą listę wezmę. Może weźmy sobie na przykład tą listę na chwilkę. Zobaczcie. I tu już produkty, które są wypełniane, one się nam pojawiają. Czyli możemy sobie obejrzeć, jak one wyglądają, widzimy też cenę, możemy kliknąć w link, przejść do sklepu, jest to bardzo, bardzo, bardzo wygodne. I tutaj pokażę może, niech będą wszystkie. O, i w ten sposób to wygląda. Czyli tak jak macie katalogi na przykład porobione na Pinterestie, to teraz możecie mieć wszystko tutaj, czyli zarówno funkcje excelowskie, jak i funkcje Pinteresta w jednym miejscu. Sprawdza się to bardzo dobrze, szybko można takie listy stworzyć, można też porządkować te produkty, zmieniać ich kolejność, można kopiować całe, słuchajcie, sekcje. Jeżeli macie na przykład 3 łazienki, podobne są produkty, tworzycie jedną sekcję, kopiujecie, usuwacie tylko rzeczy niepotrzebne, ewentualnie pojedyncze rzeczy wymieniacie i macie bardzo szybko zrobiony taki moodboard z produktami, a jednocześnie, jeżeli się przełączycie, to macie listę zakupową, którą możecie wygenerować jako PDF albo link i przesłać do klienta. Dajcie znać w komentarzach, jak ten program Wam się podoba.